Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Grupa kłusowników Straż Przednia to chyba najstarsza współcześnie działająca amatorska grupa teatralna w Suwałkach. Właśnie obchodzi 40-lecie istnienia. W najbliższą niedzielę w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra o godzinie 18 odprawiona zostanie msza dziękczynna za 4 dekady istnienia teatru kierowanego przez Ewę Stąpur. Po nabożeństwie w tej samej świątyni aktorzy tej formacji zaprezentują przedstawienie zatytułowane Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Będziemy opowiadać o tym, jak się zaczęła nasza praca, czym się zajmowaliśmy. To jest właśnie w formie takiego dialogu z elementami ruchu, tańca, z elementami poezji. To taka nasza poetycko-muzyczna opowieść o naszym teatrze i o tym, jak doszliśmy do, powiedzmy, tej misji, którą realizujemy teraz, bo zaczęliśmy od takiego typowego teatru amatorskiego, który prezentuje przedstawienia teatralne, a stopniowo coraz bardziej upatrywaliśmy w teatrze medium ewangelizacyjnego i wydaje nam się, że to jest właśnie to. Na tym jednak nie koniec. Rokrocznie w maju teatr organizuje wydarzenie pod nazwą Konopnicjańskie Ogrody Sztuki. Ubiegłoroczna edycja z oczywistych względów musiała zostać odwołana, a tegoroczna połączona została ze 101. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Jak pamiętamy, Karol Wojtyła to wielki miłośnik teatru i patron suwalskich kłusowników. W dniu 101. rocznicy urodzin papieża Polaka, członków teatralnego zespołu oraz wszystkich, którzy zechcą się przyłączyć, pani Ewa zaprasza na wspólny przemarsz przez miasto. Przemarsz będzie chodnikiem, myślę, że będzie bezpieczny, odbędzie się, już nie będziemy musieli mieć maseczek, ale w dystansie społecznym oczywiście pójdziemy ze służbami porządkowymi, z nagłośnieniem. Będą pieśni religijne, będą towarzyszyły marszowi na banerach myśli świętego Jana Pawła II. Hasłem tego przemarszu są słowa Jana Pawła II, wstańcie, chodźmy. Zakończymy przemarsz pod pomnikiem świętego Jana Pawła II i wspólnie odśpiewamy barkę. Miejmy nadzieję, że Suwalczanie do nas dołączą w tym śpiewie. W ciągu tegorocznych Konopnicjańskich Ogrodów Sztuki od 16 do 23 maja w Konkatedrze dostępna będzie również wystawa dzieł plastycznych zatytułowana Mój dar dla świętego Jana Pawła II. To są prace bardzo różnych artystów. W kaplicy poświęconej księdzu Hammerschmidtowi po prawej stronie kościoła mamy prace artystów zawodowych. W tej kaplicy są to prace amatorów z naprawdę bardzo zróżnicowanych środowisk, nawet takich osób, powiedziałabym, wykluczonych, ponieważ mamy tu prace więźniów, mamy pracę osób z DPS-u, czyli osób starszych i schorowanych. Mamy pracę osób objętych pieczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przedszkola numer 3, to już nie jest wykluczone środowisko, ale jest to przedszkole imienia świętego Jana Pawła II. Także naprawdę jest też środowiska amatorskie związane z plastyką jako taką. Z panią Haliną Mackiewicz, która prowadzi przy Suwalskim Ośrodku Kultury taką pracownię plastyczną. I prace mają bardzo zróżnicowany charakter, ponieważ jak tutaj rozmawiałyśmy z koleżanką Grażyną Szejdą, która jest komisarzem naszej wystawy, a jest właśnie zawodową artystką plastykiem, niekoniecznie obrazy muszą zawierać tematykę stricte religijną, bo darem przecież może być i piękny kwiat, i piękny krajobraz. Coś, co artysta chciałby podarować
świętemu Janowi Pawłowi II, aby podziękować Panu Bogu za te możliwości, które ma, za te talenty, które są mu dane, a talentów nie wolno zakopywać. Oficjalny wernisaż tej niecodziennej ekspozycji zaplanowano na 19 maja, tuż po wieczornej mszy świętej. Wernisażowi towarzyszyć będzie akcent teatralno-konopnicjański, ponieważ zaprezentujemy wiersz Marii Konopnickiej Boga Rodzica, a także uświetni nasz wernisaż występ chóru Primo pod batutą pana doktora Ignacego Ołowia. Kolejne wydarzenie, tym razem związane z obchodami urodzin naszej poetki Marii Konopnickiej, dostępne będzie wyłącznie w wersji online. Będzie to taki bardzo sympatyczny, pogodny wieczór, na który złożą się anegdotki o świętym Janie Pawle II, wiersze Marii Konopnickiej inscenizowane przez nasz teatr i pieśni, które klimatem, tematyką będą nawiązywały do tego, o czym my będziemy opowiadać i w wierszach, i w anegdotkach. A wykonają te pieśni uczennice Wydziału Wokalnego pod kierownictwem pani Marleny Borowskiej, a akompaniować będzie pan Dawid Zwiewka. Na zakończenie pani Maria Konopnicka otrzyma tort urodzinowy, no, który w imieniu oglądających będziemy mogli spożyć. No to będzie, tak jak powiedziałam, dostępne tylko online. Cykl zamknie aktorski popis. 23 maja po niedzielnej mszy wieczornej w Konkatedrze będzie można zobaczyć Misterium Sanctus, oparte na poemacie Karola Wojtyły zatytułowanym Myśląc Ojczyzna. W imieniu zespołu teatralnego zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.